Jak zwykle Michał z portalu Władek.pl, 13 czerwiec, dzisiaj zawody o puchar burmistrza miasta Łeby. Koło mnie stoi sędzia główny, pan Bronisław. Panie Bronisławie, no mamy godzinę 19, no zawody się rozpoczęły się o godzinie 14, trwają do 21, więc no już jesteśmy, ponad połowa tego czasu minęła. Jaka frekwencja ryb, jak to wygląda? No frekwencji nie ma takiej wyśmienitej, nie ma, ale rybki są, są. Są dwa leszcze złowione, kilka płotek jest, węgorz jest złowiony. Może jeszcze coś do wieczora coś dojdzie, ale warunki są ciężkie, spartańskie są. To jest tak, że komuś szczęście dopisze, to dopisze, jednemu dopisuje, drugiemu nie. Ale myślę, że jeszcze coś do godziny 21 jeszcze coś się będzie. No dzisiaj pogoda nas rozpieszcza, bo jest bardzo ciepło, bardzo ciepła też woda i to chyba, no i oczywiście fali nie ma, troszeczkę się teraz wiatr zrobił, wcześniej wiatru w ogóle nie było i to chyba był gwóźdź do trumny tego dzisiejszego dnia, że tego wiatru nie było, co? Tak, tak, to był gwóźdź do trumny, dlatego że nie ma falowania w morzu nie ma i nie ma planktonu, który by się poruszał, nie? Jeżeli zaczyna się tu się dziać, falować, zaczyna się ruszać, wtedy ryba chodzi, szuka sobie pożywienia. A w tej chwili troszeczkę się zerwała falka, ale to może jeszcze coś będzie. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Mhm. Stanowiska, bo jest ponad 40 zawodników, frekwencja, najwięcej ryby po prostu jest na tych stanowiskach chyba tych dalszych od Łeby. Tak, tak, w stronę wschodu, w stronę wschodnią, tam właśnie są lepsze stanowiska, są to. Nie jest powiedziane gdzie, akurat tam się ryba się zagrupowała, dlatego że tam jest takie zwężenie, jest zakole jest i w tym zakole widać, że tam coś szuka ryba, jakieś pożywienie. No ale większość z nas przyjechała tutaj, żeby po prostu się spotkać z przyjaciółmi. Pogoda no, nas rozpieszcza, jest bardzo fajnie, bardzo cieplutko, także obojętnie ile ryb będzie, jest dobrze. Dziękuję ślicznie. Ja również. I lecimy dalej wędkować. Trzymajcie się, cześć.